widzę już energię, które schodzą. To jest takie wrażenie, jakbym w tunelu podróżował w górę, ale wiem, że to jest właśnie schodzenie energii. To jest ta energia, która daje tobie ochronę? To jest energia, która może ma coś tę ochroną, ale jest bardziej takie jak ubranie na tą przestrzeń. Mhm. Dlatego, że właśnie takie codzienne życie kumuluje wokół nas dużo różnych energii. My wytwarzamy, znaczy wytwarzamy, programujemy energię, które z nas wychodzą lub które do nas przychodzą. To są przeróżne energie, i przyjemne i nieprzyjemne. W tej przestrzeni nie jest to jakby... Nie powinno się mieć takiego nałożenia, znaczy takich tylu energii na sobie. Dlatego przychodzą takie energie, które jakby wyrównują te wibracje, wyrównują tą energię. Mhm. Nakładają jakby taki, może nie wiem jak to nazwać, może nie płaszcz, ale taką jakby osłonę. To tak jak, o, może inaczej ci powiem, żeby łatwiej się było poruszać. Tak, to właśnie jak na co dzień nosimy różne ubrania na sobie. Różne ubrania przymierzamy, zakładamy, czapki, buty, kurtki, sukienki. Ale kiedy chcemy wejść do wody, to ściągamy zazwyczaj wszystko. To jest tak samo z tą strefą energetyczną. Kiedy chcemy wejść w tą strefę, lepiej zrzucić z siebie te wszystkie osądy, przesądy, przemyślenia. Mhm. To powinno zostać w miejscu, do którego to należy. To, co należy Ziemi, tak, zostaje w ziemskiej energii, mhm, tak to rozumiem? Tak, 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 dokładnie. Mhm. I to, co teraz mnie tak jakby obmywa, tak oświetla, to jest właśnie coś, co jakby zrzuca, odpycha To, co powinno zostać na Ziemi. To, co ziemskie. Mm-hmm. I już lecimy. To jest, pomimo tego, że tyle razy już to przeżywałem, ja za każdym razem pojawia się uśmiech, no, bo to jest odczucie fizyczne. Emocje. To jest prawdziwe odczucie fizyczne. Mm-hmm. Masz wrażenie, że unosisz się do góry. Michał, ale ty masz tam ciało, tylko to ciało, mhm, jest inne jak to ziemskie ciało. Wiesz co, to jest właśnie to, czego nie da się wyjaśnić jakby. Nie da się wyjaśnić tego w taki prosty sposób, oczywisty. Moje ciało leży tutaj, gdzie leży, a ja w tym momencie nie wiem, gdzie jestem. To jest to, czego ja sam nie potrafię wyjaśnić. Mhm. Bo ja odczuwam fizycznie, jak moje ciało się unosi, pomimo tego, że tego nie robi fizycznie. To jest jak bóle fantomowe, podejrzewam. Wiesz, jak ktoś straci któryś z kończyn i potem czuje bóle, tak, że ją boli, to tak samo chyba można to do tego porównać. To jest to ciało astralne. Tak, tak. Czuję fizycznie, że unoszę się bardzo szybko. Czuję to przyspieszenie nawet, wiesz, tak jak w samochodzie, jak wciśniesz gaz, czy w samolocie. A w tym samym czasie odczuwam, jak leżę na czymś, lecę i jak jestem daleko już. Także to jest takie, no, takie połączenie. Jesteś połączony z ciałem fizycznym, mm-hmm, jest wiadomo, nie? Mm-hmm. Twoje to delikatne, to inne ciało, po prostu idzie w podróż. Tak, tak. I to się, ja fizycznie to odczuwam. W sensie... nie wiem, jak to określić. No, odczuwam fizycznie, o, więc nie powiem.
Obserwuj wokół ciebie. Zrobiło się bardzo ciemno, jest tak prawie czarno. Już nie widzę żadnych energii. Poczuj tą czyszczą. Jest to jakieś przejście. Opisz. Ja odczuwam to jako połączenie. To połączenie jest w kształcie litery A, można tak powiedzieć, czyli idzie w górę i gwałtownie skręca w dół. Jakby V odwrócony? Tak. Taki trójkąt. Tylko, że bez podstawy. Takie V odwrócone, tak. Jest okay. Teraz no, przy samej górze. Ma kolor? Ciemny jest. Ciemny. W środku, wewnątrz? Wewnątrz jest ciemny. Ja to widzę z zewnątrz. Ja widzę siebie wewnątrz. Znaczy inaczej. Nie widzę siebie wewnątrz, ale wiem, gdzie, w którym miejscu jestem. Michał, to teraz zapraszamy tutaj Wezus. Wezus, przyjacielu. Wezus jest. Witam Ciebie serdecznie. Przygotowałeś tą podróż. Bardzo silną wibrację ma Wezus. Bardzo silną. To jest takie... to jest bardzo emocjonujące. Tak jakbyś odczucie jest takie, jakbyś spotkała swojego najlepszego przyjaciela po wielu latach i go przytulasz, ściskasz go z całej siły, to takie ja mam teraz odczucie. No to jest... bardzo, bardzo mocno emanuje taką energią. On się cieszy, bo Jezus, ja Ciebie witam serdecznie. Też witam. Witam. Wezus, czy dzisiaj jest jakieś silne chyba, jakaś silna misja dla Michała z Tobą? Powiedział, że będzie miał dużo do udźwignięcia. Do udźwignięcia. Do udźwignięcia, tak powiedział. Tak otrzymałem tą informację. Tak. Michał, dasz radę? Wiesz co? To, jaką on emanuje siłą, to jest wręcz nieopisywalne. Ja jakby w tym zaczynam uczestniczyć, jakby w tej energii. Jakby do tej energii. Łączycie się razem. Tak. Dobrze. Ja tylko, to jest pytanie z ciekawości, czy chodzi o to trzecie skrzywione zwierciadło? Wiesz co, to co ja otrzymałem od niego, tak? To nie było odpowiedź, czy, że tak lub nie. Tylko to, że to jest związane z tym. Dobrze. I tak chwilkę się skupiłem, bo ma duży związek z tym, co powiedziałaś. Michał, mam ciarki na całym ciele. A ja się dało. Moje ciało jest kręci się wokół, ale tak przyjemnie. Połączcie się dobrze ze sobą. Zadokuj, dobrze? Zanim pójdziesz w dół. Powiedział? Tak, zanim pójdziesz w dół, bo tak zacząłem przyglądać się temu i sam zadałem pytanie, do czego to ma służyć.
Musisz to otrzymać, zanim pójdziesz do odpowiedzią. Ma to związek z tym przejściem? Tak, to przejście. To przejście wygląda jak tak, jak powiedziałeś, litera V do góry nogami. Idzie w górę i gwałtownie skręca w dół. Jest bardzo gęste, ciemne. Nie jest czarne, to jest bardzo ciemny, siwy odcień, jakby taki. Bardzo kształtny, nie jest rozmyty, ani nie jest jakby rozproszony. To jest jak... Masa tego? Nawet można powiedzieć jak tunel. Mhm. Albo inaczej. Gdybyś zabarwiła powietrze w róże albo w tunelu na siwy, ciemny kolor i potem obrała to powietrze z tego, znaczy zdjęła ten tunel, to powietrze ciemne zostałoby właśnie w tej samej formie. Ta przestrzeń nie jest jakby, nie rozmywa się, ona ma swój kształt, ten właśnie TDV. Tak jakbyś, nie wiem, zamknęła, to tak wygląda, jakbyś zamknęła ciemne powietrze, ciemny taki pył, kurz w szklanej róże. Idziecie razem, tak. Rozumiem, tak? Michał zejdzie sam. Michał, przyglądnij się temu i poczuj, czy jesteś na to gotowy. Nie jednego czorta pokonałeś. No, odczucie nie jest przyjemne z tego dołu, który tam bije jakby. Ale to nie jest nic co... Zatrzymacie. Tak. To są tylko moje jakby... Jak to powiedzieć? Może nie obawy, to są bardziej takie... Odczucia tylko, no, to wpływa. Michał, skup się na tej energii. Którą cię otoczył Wezius. To jest silna energia, nie do przebicia i nie do pokonania. To jest intencja, mówię. To jest tarcza, która jest z intencji. Bardzo mocna, bardzo silna. Wezius, to jest wykonanie tylko. Wezius, czuwaj proszę nad tą akcją. Pokażę mi to wszystko, jak to aż, wiesz co, to jest to wzruszające. Tak. Bo my nie doświadczamy takich rzeczy. Nie zdajemy sobie sprawy, jak to wygląda tak naprawdę. Nie wiem, jak to powiedzieć. To tak jak dziecko wierzy w Mikołaja na przykład. I pragnie dostać jakiś piękny prezent na pod choinkę. I ten prezent dostaje pod choinką, to wydaje mi się, że dostał od Mikołaja. Kiedy człowiek coś pragnie, czegoś pragnie, i to już nawet żeśmy o tym rozmawiali, to dużo rzeczy składa się na to, żeby on to otrzymał. I ta energia, z którą przyszedł Wezius, jest intencją od ludzi. To jest energia ludzi i ich intencja, żeby przerwać to, co się dzieje. To jest takie czyste, że to, no, jest to silne, czyste. Także jakby jestem tylko wykonawcą. Ale jakby cała ta siła pochodzi od ludzi. Dobrze, cieszę się. To wszystko jest tą intencją. To jest najczystsza energia. Dobrze. Powoli, jakby powolutku opadam w dół. Opadasz. Tam w tym... Tak, już minąłem ten jakby górny punkt, ten szczyt i powolutku jakby opadam w dół. Robi się bardzo szeroko, coraz szerzej. Skup się tam, skup się.
już wiem, kto tam jest. Kto tam jest? Czy co tam jest? Kto lub co, i to już nie ma znaczenia. Ja widzę symbole te wszystkie, które tworzą tą istotę. Jesteś silny, Michał. Jeszcze tam nie jestem na miejscu, ale już jakby przede mną się pojawiają obrazy. Jakby ta przestrzeń się zagęszcza, intensywnieje bardziej. O, tak się odczuwa. Im bliżej jestem, tym więcej jakby odczuwam. Jakie symbole możesz tam odróżnić? Satanistyczne. To, co gdzieś tam się pojawia czasami. Czy w filmach, czy gdzieś tam. Michał, zanim dotrzesz, ja zadam pytanie, czy ta właśnie to V, czy to jest to, co ci prominenci na zdjęciach, można jak sobie przy oku, tak właśnie taką z palców V robią, czy to się kojarzy to? Mi się to skojarzyło. Faktycznie, to też jest symbol. No. Nie pomyślałem w ten sposób. No to też jest symbol, tak. Przychodzi mi, że to jest najstarsza religia świata, jeżeli jakby można to było jakoś określić, naszej cywilizacji. Religia. Tak, bo jest to religia. Ten symbol? Nie, to jakby w czym teraz jesteśmy. Dobrze. To jest symbolika religii, która jest najstarsza dla naszej tej obecnej cywilizacji. Wszystkie inne są dużo młodsze. Z tych wierzeń, z tej symboliki powstało wiele odłamów, przychodzi mi. Nawet chrześcijaństwo ma jakby zawiera dużą część tego. Nie inaczej, nie dużą część, znaczącą część. O. Chodzi o krew. Krew jest tą znaczącą częścią. Ofiara. Krew, ofiara. Ofiarowanie. Modlitwa. To są takie znaczące części, znaczące elementy tej jakby pierwotnej religii, która pochodzi od ciemnych, która jest gdzie to takie proste, oczywiste teraz się wydaje. Cywilizacje, które były przed ludźmi, które tak samo jak ludzie uważają tą planetę za swoją, które też mają system manipulacji i tutaj już można ich nazwać, zazwyczaj reptilami ich nazywamy, ponieważ ja sam sobie się nie przepadam za tą nazwą. Ale są to jaszczurowate. To jest jakby ich manipulacja. Zaszczepili to na planecie Ziemię. Nie tylko. Oni też tym żyją. To jest tylko ich... jakby na innym pułapie to jest. Na innym poziomie.
to tak jakby na ziemi ludzie, którzy to podtrzymują, mają swój taki odłam. To jest produkcja energii, to jest no, ciemnej energii. I tutaj jest przede wszystkim krew i ofiary. Tym jest zasilane. Ci, co to wyznają, jest tak pokazane, tak ja to widzę, to są takie marionetki. Pomimo tego, że im się wydaje, że są potężnymi ludźmi wpływowymi, oni są marionetkami. Mówi Wezius, że już ich spotkałeś. Tak, to tak się wydarzyło kiedyś. W jednej z sesji, nie wiem czy kojarzysz, było takie spotkanie na takiej małej planecie, takiej uformowanej, tam była pustka. Tak. I tam byli ludzie w kapturach, ludzie istoty w kapturach, tak, którzy za karę zostali jakby, że się sprzeciwili swojemu Bogu, w cudzysłowie Bogu. Ich energie zostały tam zesłane, żeby trzymać ich dalej w zamknięciu pod kontrolą. To są właśnie takie marionetki też na ziemi. I oni nie wiedzieli, że mogą się uwolnić. Tak, tak, tak. Bo to jest ta manipulacja. Tak. To idziemy do tej właśnie manipulacji w głąb tego. I wszędzie te symbole są. Wszędzie widzę symbole. Cała ta przestrzeń jakby składa się z tych symboli. Coraz więcej ich widać. Można by powiedzieć na ścianach, ale to wokół będzie bardziej trafne. Cały czas ten... Nie widzę tam jakby tej istoty. Jakby zazwyczaj jest jakaś istota, gdzieś jakaś taka kumulacja energii, która ma swoją świadomość, ale tutaj jakby nie widzę jeszcze, nie czuję tego. Jest to coś, na pewno to jest coś, co ma swoją świadomość, ale nie widzę tego jakby w skupieniu. To jest rozbite w dalszym ciągu. Nie dotykaj tych symboli. Nie, nie. To zaczyna mnie otaczać. No, okej. Okay. Już rozumiem. Pamiętaj, że jesteś otoczoną energią. Jestem, ja to widzę. Bezpieczny, dobrze. Ja już rozumiem, to była trochę, może nie pułapka, ale to takie było, można tak to powiedzieć. Miałem w to wejść głębiej i dopiero jak to jakby otoczyło się, rozproszyło się, te symbole dookoła zaczęły się zaciskać. Poczuj swoją potęgę głęboko. No i już jestem jakby odcięty, jestem w środku, oblepiony tym, otoczony tym ciemnym, tym pyłem. Teraz połącz się. Ja widzę siebie w tej właśnie energii od Wezjusa, tak, która mnie otacza. Tak bym siedział w takiej kuli, która jest trochę większa niż ja i dookoła ciemna masa, która zamknęła mnie. Teraz skup się na informacjach, tak? Bez już jest na zewnątrz, ale mamy kontakt. Dobrze. Nic się nie dzieje na razie. Dobrze, kontaktuj się z Wezjusem teraz. Wiesz, gdzie to jest?
Nie. Nie chcę, nie chciałbym pokazywać palcem, ale skumulowało mi się jakby akumulacja tej energii skupiła się na inaczej. Największy wpływ tej energii i zasilanie jakby tej energii też jest w Londynie. Satanistyczna energia. Bo ona jakby daje i też zabiera. To jest taka wymiana, takie połączenie. I takie było czucie znajome, że gdzieś to jest znajome miejsce, jakby znajome takie. I teraz to widzę. Jest to Londyn. Cały czas widzę to jakby, cały czas jakby nie mogę oderwać wzroku od Big Bena. Ten Big Ben to jest... Ten zegar, tak. Przy pałacu to jest? Nie, pałac jest... To jest budynek rządowy przy Big Benie. No to już. Jakby nad tym budynkiem wisi... Tam ten roszcz ochrony rządzi, nie? Przyczepiony. Tak. On jest jeden z nich, przychodzi mi. Jak? On jest jednym z nich. Aha. On jest pionkiem i to bardzo, bardzo małym pionkiem. W sensie nie... Są więksi nad nim, dużo więksi. Takie odczucie jest. I słyszę śmiech, taki szyderczo drwiący. On się pośmieje, to jest jego ostatni śmiech. Tak, jakiś kontakt się pojawił właśnie. Nie wiem, jak to wygląda. To się przedstawia w różnych jakby pozach, o różnych twarzach, ale zaczyna już jakby zaczepiać trochę. Ja chcę rozmawiać to konkretnie. Nie, to jest to. Chwilkę poczekamy. Jeszcze chwilę. Cała ta energia, w której się znajduję, po prostu jest potrząsana. Ja z tym, łącznie z tym, jak dziecko grzechotką potrząsa, to tak samo jest, to on to robi. Albo ona, nie wiem. Zabawia się. Już. Już, to jest jakaś energia, która, znaczy jakaś, to jest ta ciemna energia, która jakby jest podtrzymywana i zasilona. Poprzez te symbole, rytuały. Bardzo głupia jest, bardzo... Bardzo próżno też jest takie odczucie mało przyjemne jakby uczucie jest. To jest, nie jest nic, co byłoby jakby warte jakiejś analizy. Nie. To jest bardzo głupie.
pytam Wezjusa, co mam dalej zrobić, po co tutaj jestem, w sensie jaki jest cel tego. Tak. Rozbić to, mówię. To musi być rozbite. Robisz to światłem? Nie wiem, co, nic się nie dzieje w tym momencie. Jakby mam odczucie, jakby, żeby pozwolić temu się uwierzyć na mnie. Żeby po prostu się osłabiło, żeby poczuło, że mnie nie sprowokuje cię. Nie jest jakby. No żeby to coś poczuło, że nie ma jakby siły władzy nade mną. Mhm. O to chodzi najpierw. Więc dlatego słyszę właśnie te śmiechy takie. Najmniej przyjemne jest to potrząsanie, wiesz, bo to jest odczucie takie, jakby ktoś się zamknął w kulce i potrząsał. Bo tak się odczuwa fizycznie to. Ciężko jest rozmawiać nawet, jak to wszystko drży i się po prostu wiruje. Ta energia stabilizuje ciebie tam wewnątrz? Coraz mniej czujesz tych drgań? Pokazuje mi Zwecius, pokazuje mi Watykan. Pokazując Watykę, mówi, że to samo tutaj będzie. Chciałam to też powiedzieć, że właśnie już takie spotkanie jeszcze gorsze miał. Tak. Watykan był najgorszym, w sensie nie najgorszym, tylko takim bardzo, w porównaniu do tego tutaj jest, to jest takie małe. Watykan pokazuje, że nie może odbudować tej energii. Bardzo dobrze. Że nie mogą, nie są w stanie odbudować tej dawnej struktury. Którą rozbiłeś. Mhm. To tak jak mówi Wezjus, to tak jak ktoś umiera i kiedy ktoś umiera, to w tym dniu, znaczy w tym dniu, kiedy ktoś umiera, ciężko jest tym najbliższym zbudować energię radości, śmiechu i przeciwną. Tak samo tam w Watykanie zostało to wyczyszczone i ciężko jest budować ich tą nową energię, bo jest przeciwna do tego, co tam jest już, w sensie do tej. Tak samo tutaj ma się wydarzyć. Także trzeba odciąć to zasilanie. Bardzo głębokie to jest. To coś, muszę też tak powiedzieć, już traci siłę. Tak, to jest bardzo dziwne. Wiesz co, no w porównaniu do tych istot, które do tej pory spotykaliśmy, to jest bardzo, bardzo proste. Bardzo proste w sensie prostoty, złożoności swojej, nie wiem jak to nazwać. Jego świadomość jest bardzo taka prosta, bardzo młoda, bardzo taka ułomna, jeszcze nie potrafi tak myśleć. Bo też była jakby zaślana przez głupich ludzi. Bo to miało dawać siłę. Było wykorzystane. No. Zaraz to się zacznie rozpływać. Jakby im dłużej tam jestem, to się bardziej jakby wytraca swoją siłę, swoją tą ciemność. Widzę, jak to się powoli rozmywa. I widzę, że na końcu te V odwrócone to się przewróci i rozbije też. Ten połączenie to. Zostanie
czerwone. Dobrze. Całkowity chaos tam się zrobi. Nie w sensie chaosu. To będzie bardziej w sensie stracenia tej siły swojej. Stracenia połączenia. To tak troszkę można porównać, jak ktoś do pracy chodzi codziennie i w pewnym momencie już nie będzie miał gdzie pójść. To zrobi się to w ten sposób jakby. Że ci, którzy to zasilali, już tego nie będą mogli robić i nie będą mogli otrzymywać jakby z powrotem. Posypią im się banki, giełdy. No, coś tam się, na pewno coś tam się zrobi. Będzie miało to wpływ jakiś. Mówi Wezius też, że to otworzy dużo, znaczy otworzy wiele oczu otworzy. Będzie ukazana prawda, co sataniści robią z dziećmi, z ludźmi, z pieniędzmi, z władzą. Pokazuje Wezius też na nas. Jako zalążek tego. To się ze wszystkim łączy. Po prostu wszechświat jest jakby jedną struktura wszechświata, pomimo tego, że jest miliardy planet, miliardy gwiazd, miliardy tego, to jest coś niesamowitego. Struktura jest bardzo prosta i zatacza koło. To się nigdy nie skończy. Ten proces zawsze będzie trwał. Proces? Zawsze. Proces, tak. To jest proces. Żeby to porównać jakby do czegoś, żeby łatwiej było zrozumieć. My patrzymy na to globalnie i globalnie jest to przerażające. Jest to... My nie wyobrażamy sobie skali, w jakiej żyjemy, w jakiej manipulacji żyjemy. Jest to potężna skala, której zwykły człowiek właśnie chodząc do pracy, chodząc do szkoły, jakby nie zdaje sobie sprawy kompletnie, jak to jest wszystko ułożone w jeden plan. Który jego jakby zasięg jest bardzo stary i on będzie prowadził, aż osiągnął jakby swój cel, który też jest jakby, jest zmienny. To nie jest tak, że mają doprowadzić do czegoś i kończymy. Nie, to się zawsze zmienia. I tu mówimy o globalnej jakby strukturze. A teraz jakby zmniejszyć to do jednej osoby. Ludzie też tak się zachowują. Człowiek też jakby ma swój plan na siebie samego, który się też zmienia przez całe życie. Niektórzy wybierają, że chcą być bogaci i robią wszystko, żeby być bogatymi. Niektórzy wybierają, żeby mieć władzę, też to robią. Niektórzy wybierają, że chcą być szczęśliwi, a jeszcze inni chcą mieć piękny dom, szczęśliwą rodzinę, dzieci. Więc jest to też proces. Tak samo jest tutaj. Tak jak i alkoholik, czy narkoman, czy morderca, czy każdy, kto jakby zatruwa swoje ciało, czy psychicznie, czy fizycznie też jest w procesie. Kiedy zrozumie, że ten jakby to, co robi, go niszczy i będzie się chciał od tego uwolnić, to zacznie w tym jakby kierunku iść. Tak samo jest to tutaj, na Ziemi.
to jest proces ziemi. Wyszło tak, jak wyszło, że zostały nałożone ciemne energie przyszłe, które stworzyły potężne manipulacje na Ziemi. W tej manipulacji jakby cywilizacje wzrastały. I jest to proces teraz jakby oczyszczenia się. Odwrotny. Odwrotny, tak. I kiedy będzie już jasno i będzie przejrzyście, będzie manowało potężną siłą, energią, znowu wróci energia, pojawi się energia, będzie zalążek tej energii, który będzie chciał wykorzystać tą naiwność, tą lekkość, tą czystość. I to mamy też na co dzień przed naszymi oczami. Czy jest to w szkole, czy jest to w pracy, czy jest to w rodzinie. Zawsze się pojawi ktoś, kto chce wykorzystać naszą siłę, płacąc nam za to, naszą mądrość, albo wykorzystać za darmo, albo wykorzystać dla własnych jakby celów. Zawsze gdzieś spotyka się kogoś lub my uczestniczymy w jakimś procesie, tak jak właśnie ziemia. Czasami idziemy w dół, czasami idziemy w górę. Czasami rodzice manipulują dziećmi, bo nie chcą, żeby dzieci były inaczej. Czasami nawet rodzice manipulują dziećmi, żeby te dzieci zrobiły tak, jak rodzice chcą. Nie dają wolności. A niektórzy rodzice wręcz przeciwnie. Dają dzieciom wolność. Pozwalają, żeby robiły, co chciały. Także no, tutaj to jest właśnie dlatego o tym mówię, że wszędzie zachodzi jakiś proces. I kiedy mówimy o ludziach, którzy stworzyli jakąś religię, znaczy nie ludzie, oni byli zmanipulowani i ta religia jakby powstała, oni byli zalążkiem tej religii. Czcząc swoich bogów, wymyślali coraz więcej jakby powiedzieć odnośników, linków do tej jakby do połączenia się z ich Bogiem poprzez symbole, poprzez ofiary. Tak samo nawet właśnie i tworzyli ten cały system. Tak właśnie telewizja się pokazuje. Nawet właśnie my, jako ludzie nieświadomi tego, też tworzymy pewien system. Też na przykład właśnie tak pokazane mi jest rodzic, który krzyczy na swoje dziecko, bo nie zrobiło tak, jak rodzic chciał. Bo rodzic chce dobrze dla swojego dziecka na swój sposób. Często się tak zdarza. I takie dziecko dorasta, można powiedzieć, w takiej manipulacji. Bo całe życie jakby robiło wszystko pod rodzica, żeby rodzic był zadowolony i dumny. To jest przemoc. Tak. Z drugiej strony mamy rodzica, który pozwala robić dziecku wszystko. I to też w różnych kierunkach idzie. Dlatego właśnie jest to on tak pokazał, jakby, że nie należy bać się tego. To te symbole tylko jakby tworzą tą otoczkę strachu, żebyśmy się bali szatana, diabła i tego wszystkiego, bo to te symbole, to wszystko ma stworzyć jakby tą mistycyzm, tajemniczość i całą tą otoczkę sekretną i że tylko najlepsi albo najgorsi, nie wiem, najsilniejsi mogą brać w tym udział. I za to dostają też profity. To tylko właśnie chodzi o tą manipulację. Żeby jeszcze tą energię rozwijać bardziej. Ale ta manipulacja występuje wszędzie. Wszędzie. No, dlatego tak łatwo jest manipulować ludźmi. Bo my też manipulujemy. To jest cały czas proces. I tak jak właśnie wcześniej mówiłem o tym, że proces jest, ziemia się oczyszcza, jest to proces. Tak samo takie dziecko manipulowane, czy w szkole, czy w rodzinie, czy człowiek w pracy wzrasta, uczy się więcej i widzi tą manipulację, albo chce w to pójść i ją wspomagać i zostać jednym z tych, albo się odłączyć, oczyścić się z tego. Także widzisz, tutaj od najmniejszej jakby jednostki kurzu po wszechświat wszystko jest procesem,
którym się oczyszcza, rozumie, uczy się nowego na błędach. No i te błędy my nazywamy złem. Te błędy jest to coś, co jest jakby energią, która nie potrafi połączyć się z niczym innym. Nie wiem, tak ja to widzę, tak mi się to pokazuje. Już jest coraz jaśniej. Już to się rozpływa. Mhm. Już się to rozpływa. Jest ten jakby kurz, ten brud jest taki, robi się jasno siwy. Teraz będziemy obserwowali, jak zacznie się wszystko sypać. No, to jest niesamowite, jak to wszystko, o czym my myślimy. Ja cały czas jakby uczestniczę w tym całym przypływie tych energii. Widzę to, jak to się odbywa. Jak przepływ energii, to jest przepływ energii buduje wszechświat. Łączenie się energii, przepływ tych energii właśnie buduje wszechświat. Żeby łatwiej to zrozumieć było, kiedy dwie osoby się spotykają, w przypadku ssaków to najczęściej jest samica i samiec, tak mówię może, ale to tak wygląda, że dwie energie się spotykają i tworzą inne energie miłości, potrzeby bycia ze sobą, ciepła. To połączenie tych wszystkich energii daje potomstwo. Także dlatego właśnie jest to fajnie pokazane, że przepływ i łączenie się energii buduje wszechświat. Każda myśl buduje. Każda myśl jest energią. Jeżeli miliony ludzi pomyśli o czymś, to się stanie. To się stanie. I to ktokolwiek jakby inaczej przyjdzie, że miliony ludzi pomyśli o czymś, to stworzy właśnie taką potężną intencję, która wykreuje, że to, o czym oni myśleli, stanie się. Nie ma znaczenia w jaki sposób. Nie ma znaczenia. Jeżeli milion ludzi pomyśli, żeby drzewo się przewróciło, to ono się przewróci. Obojętnie w jaki sposób. Czy to będzie wiatr, który zawieje, czy to przyjdzie drwal, który je zetnie, ono się przewróci. Bo ta energia zostanie ukierunkowana w tym jakby w tej intencji. Tak samo jest ze wszystkim innym. I dlatego też i czasami pojawi się ten czas. Widzisz, to jest ciekawe, bo tak jak ci powiedziałem wcześniej, że odczucie było takie silne, że przyszedł ten czas. Nie, że przyszło coś czy gdzieś, tylko czas, moment. Kiedy dużo ludzi o czymś pomyślało, to przychodzi właśnie taki moment, kiedy ta energia się kumuluje i ona musi znaleźć swoje ujście. To dlatego tylu tych proroków mówią, że będzie wojna, ludzie siedzą w tych informacjach i czekają, czy dojdzie do konfliktu zbrojnego i to się może stać poprzez właśnie zbudowanie energii, która się wyładować, nie? Tak jest. Energia musi znaleźć swoje ujście. Można zmienić jej intencję, ale nie można energii jakby zniszczyć. Ona nie może się. Nie da się zniszczyć energii. Można zmienić jej intencję. Można ją jakby rozczłonkować na miliony innych kawałków, ale nigdy ona nie zniknie. To tak jak stwórca jest budowany
z biliardów małych, mniejszych jakby energii, tak jak my na przykład. Ale nigdy nie zniknie. Tak samo jest z każdą inną energią, która ma swoją drogę. Dlatego jest, no właśnie, dlatego jest ta manipulacja wprowadzona na całym świecie, rozbijanie społeczeństw, rozbijanie jakby myślenia, priorytetów, rozbijanie wszystkiego, każdego jakby czynnika kulturowego, to jest rozbijane. Podstawy jakby rodziny są rozbijane, podstawy wszystkiego są rozbijane po to właśnie, żeby wprowadzić, żeby ludzie nie myśleli w podobny sposób, nie dążyli do tego samego. Ale to wszystko ma też swój koniec. Głupota ciemnych jest bardzo duża i pomimo tego, że potrafią zmanipulować, to nie potrafią utrzymać tego. No, ta siła, kiedyś właśnie ta budowla tej sieci ich się rozwala. Tak Już jest jest. antyk. Już nie Tak jest, tak nowej, jest. tylko podtrzymywali tą starą. I to już się Tak jest. rozsypuje. Tak jest. Dlatego dałeś radę. Tak jest. Dlatego też było łatwiej. I z drugiej strony to jest właśnie głupota, bo kiedy oni stworzyli swojego diabła, diabła w cudzysłowie diabła, stworzyli to zło i tą manipulację. I z tych jakby wyrosły inne religie, które mówiły o miłości, ale bardzo często nawiązywały do krwi i ofiar. Tak. I Boga, który raz będzie kazał i zsyłał na wieczne męki w piekle. Te same religie spowodowały to, że ludzie przestali być stabilni i stracili nawet wiarę w swojego Boga. Dużo ludzi odwróciło się od Kościoła. Mówimy tutaj, że mówimy o chrześcijaństwie. Odwraca się od Kościoła, dlatego że widzą właśnie te sprzeczności, tą hipokryzję. A skoro odwracają się od jasności, to tamci myśleli, że pójdą w ciemność. No, ale ludzie odwrócili się od religii kompletnie, odwracają się od religii kompletnie. Dlatego te ciemne nawet tracą na swojej mocy. No jeszcze Także część idę. tam będzie hołdować, nie? Ale już to już jest ich droga, nie? Ale reszta odwraca się. Tak jest. Przyszło odsknięcie się, że to nie jestem na mojej drodze. To nie są moje informacje, z którymi przyszedłem czy przyszłam. Tak jest. Tak, to jest ten proces, jakby nie patrzeć. Jest to proces oczyszczania się i ziemi, i jakby cywilizacji. Dla nas jakby z tej perspektywy, gdzie jestem, jak się widzi to wszystko, to jest dosyć szybki proces, tylko że to trwa pokoleniami. Więc my tego możemy nawet nie zauważyć, chociaż teraz się bardzo mocno jakby skumulowało. Nabrało szybkości. Tak, nabrało szybkości. I wracając do tej naszej tak zwanej karuzeli, ona przyspiesza dalej. Jeszcze nie zwolniła. Im dłużej siedzimy w tej karuzeli, tym bardziej będzie bolało, jak z niej wypadniemy. I tak nawiązując właśnie do tego systemu, im dłużej jesteś na karuzeli, tym jakby to jest twoja wiara w ten system. No z jednej wiary I w drugą wiarę, Michał, przeszli. Religia po prostu z tymi osami powstała, tak? Zobacz, że stoją w kolejkach, nie?
Nie mogą się doczekać. Tak. Następnego ukłucia. Ludzie przestali wierzyć w siebie po prostu. Wierzą w technologię, w naukę. I tą prawdziwą. Ta prawdziwa nauka, to prawdziwe wszystko, co jest, jest schowane przed nami bardzo mocno, głęboko. To już wielu jakby podróżach widzieliśmy. Jest to mocno ukryte przed nami. Bardzo mocno. Będzie odkryte, Michał? Będzie. Będzie, ale to jest jeszcze też, to jest też proces. To jest proces. To chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze tylko. Tak. Bo jak prawda zostanie odkryta i pokaz tego wszystkiego, co mieliśmy, to wtedy pieniądze nie będą potrzebne. Nigdy tak jest. Nie zarabiał. Znaczy, nie będzie każdy, każde społeczeństwo, które zostało zmuszone do używania pieniądza, zostało się biedne. Dopóki żyło się, to jest, ja mówię o tym, ja to widzę przed oczami, jest mi pokazywane, może to nie jest zupełnie przykład, ale tak to widzę. Dopóki ludzie żyli z naturą, nie potrzebowali pieniądza, obojętnie czy żyli w lesie, czy żyli na łące, polu, czy na plaży, nie potrzebowali pieniądza, żeby zjeść, nie potrzebowali pieniądza, żeby spać. I to była ta wolność, kiedy wszystko zostało zamienione na pieniądze. Nie możesz zjeść, bo to jest czyjaś własność, musisz za to zapłacić. Nie możesz przenocować gdzieś, bo to zawsze jest jakaś czyjaś własność, tak. I musisz zapłacić za to miejsce. Stworzyli własności, o to chodzi. Tak, 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 tak. A my nie jesteśmy właściwi. Po to, żeby ktoś płacił za to, tak. I każdy, kto by chciał w ten sposób żyć, nie płacić za nic i żyć tylko z natury, no ma coraz większy problem z tym. Jedyną drogą jest nie wpisanie się w rejestr. Przychodzi mi ta informacja. W rejestr? Tak. Rejestr. Przychodzi mi informacja, że jest rejestr. Jeżeli ci rodzi dziecko, jest rejestrowane. Już tak. Pomijając gdzie i po co. Numer niewolniczy. Żeby żyć wolno, przyszło mi, żeby nie był właśnie w rejestrze. Wtedy to istnienie jest wolne. Nie musi płacić żadnego podatku. Tak. Jeżeli jesteś w rejestrze, zaczyna się jakby na tobie obciążenie, które już dawno zostało nałożone na wszystkich. Pierw w kościele zapisywali rejestrację i do kościoła ludzie musieli nosić pieniądze. Wiesz co, jak się to tak widzi z boku, to jest bardzo, bardzo, bardzo złożony plan jakby. W momencie narodzin dziecka, jak ja to teraz tak widzę, jakby cały ten widzę, jakby do niego to wszystko jest poddoczepiane. To jest bardzo złożona struktura, która jakby to dziecko już trzyma. W momencie zarejestrowania takiego dziecka lub nadania jemu jakiegoś, nie wiem, czy to chodzi o numer. Numer, czy jakiś stempel. Tego nie widzę po prostu. Widzę, chodzi o to, że jak to dziecko podczepisz do tej struktury, do tego systemu, to on już ten system ma na sobie. I tu mówimy już o obciążeniu. Ja to czuję to dosłownie jako obciążenie. W plemionach dzieci się rodzą, tam nie ma rejestru. Nie ma. Bo jeszcze są te plemiona, tak? I oni nie płacą żadnych podatków, żyją, jedzą, nie. Są szczęśliwi. Nie mogą płacić podatków właśnie, bo nie są w rejestrze. Tak. Ten rejestr jest skupiony tylko na tych... Inaczej, to obciążenie jest skupione tylko na tych, którzy są zarejestrowani w jakiś sposób. No i wtedy zaczyna się edukacja.
przedszkole, szkoła i musisz wyuczyć się jakiegoś zawodu, bo musisz pracować, żeby ci zabierali pieniądze. Tak, to jest to obciążenie też. No właśnie. Ale to jest ciekawe, bo wiesz co, ja nie wiem jak to... Ten sam rejestr, cały czas świta, wiesz co, ten jakby... Te słowo rejestr jest takie, jakby pulsuje, ale nie jest pokazane, jaki to jest rejestr. Wezius, jakby nie widzę tego. Wezius, może wejdziemy w ten rejestr i może będziemy my mogli coś uczynić. Jak skończymy, już tak. Jak powiedział, jak skończymy. Dobrze. Już jak to skończymy. To już się zrobiło jasne. Ta przestrzeń zrobiła się jasno. Teraz ta literka V do górnego nie musi się rozwalić. Mhm. No już prawie nie istnieje. Sprawdź dokładnie, żeby tam pyłku nie zostało. Bo się może odbudować z pyłku, wiesz, pyłego pyłku. Nie odbuduje się to. Mhm. To się nie odbuduje. Mhm. Za dużo stracili już. Przychodzi mi, za dużo zostało stracone. Dobra, niech się zapada to wszystko. Jest to czyste. Przychodzi mi też, że wielu z nich otrzyma to, co włożyli. Otrzymają z powrotem, co włożyli? Tak. No, to niech się tym zapchają. Ale to nie, wiesz co, to ucierpią, oni ucierpią w sensie... No, ucierpią ich najbliżsi też. No trudno. Podtrzymywali to. Będzie to odczuwalne dla tych. Przychodzi mi, że to będzie, odczują, że jakby zostali odcięci od tego i to, co wysłali, wróci do nich. Mhm. Że to będzie odczują tak. Pracą majątki może. Bardzo takie odczucie jest. Takiej pustki. Znaczy dla mnie to nie ma jakby... Ja się cieszę z tego, że to zostało tak, ale jak się czuje to odczucie, to jest takie... Michał, oni się to na wirtualnych. Jest. Oni siedzą na wirtualnych pieniądzach. Jak to się zapadnie, to... nie ma. Tak jest. Ten rejestr cały czas mi też w głowie siedzi. I właśnie patrzymy w ten rejestr. W głąb dosłownie tego słowa, jak można tak to nazwać. Przyglądaj się, gdzie jest ten rejestr. Gdzieś musi być główna siedziba, centrum tego wszystkiego. Jest, ale jest to, nie jest już w tej formie, jak kiedyś przychodzi mi. Ja to widzę już inaczej. To zostało zmienione. No bo kiedyś były wpisy w księgach, a dzisiaj... Tak, ale też chodzi o symbolikę i przeznaczenie. Zostało to jakby unowocześnione, nie wiem, tak to można określić. Zaraz ci powiem, jak to wygląda. Nie zawsze widzę od razu. Czasami po prostu czuję intencję. Żeby jakby to zobaczyć, to potrzeba chwilkę wgłębić się w to, żeby jakby to mało unaocznić. Wgłębiaj się. Przychodzi mi, że jest to sprzedawane, że ludzie są sprzedawani, nie wiedząc o tym, że są handlowani, jest sprzedaż ludźmi. Bo to jest ten rejestr też. No jak zaczipowane krowy, czy za... To jest człowiek jest, kiedy ja to zobaczyłem tak, jest, przynajmniej ja to tak to widzę, że człowiek, który jest zarejestrowany, jest w posiadaniu. Jest już w posiadaniu.
I teraz pewne frakcje, jak to nazwać, nie da się tego nazwać ani państwem, ani organizacją. Ja nie wiem, jak to nazwać, ugrupowaniem. Nie można tego połączyć. Można to nazwać raczej jak panem. Kiedyś byli panowie i słudzy. To jakby w tym kierunku. Przyjrzyj się, czy jest jeden posiadacz. Nie. Rozbite to jest. Nie, jest to rozbite. To jest jak... To jest rozbite, ale to nie jest... To nie jest też, nie jesteśmy jak, człowiek nie jest jako w sensie produkt. Bardziej jak to czucie jest właśnie tego pana, który posiada. To też nie jest, właśnie dlatego ciężko jest to jakby zdiagnozować, czy to jest organizacja, czy jest to państwo. To jest też pomieszane. Spółka. To jest jakby zarządca. O, myślę, że to będzie najlepsze słowo. Zarządca. Zarządza jakby swoim inwentarzem, który jest podzielony na wiek, płeć i jest jeszcze trzecie, bardziej jakby zabiłe. Zdolność. Przychodzi mi zdolność. Wiek, płeć i zdolność. Jakby na tej podstawie jest rozróżnione albo wartość, albo jak to się mówi, nie wartościowane, tylko... No wartość tego człowieka. Tak. Wycena człowieka, o. I tutaj powstaje albo wymiana, albo sprzedaż jakby tego. W zależności od wartości, od zdolności, wieku i płci jest inna wartość. Czy ma to powiązanie z podatkami, które każdy człowiek... Wszystko. Przychodzi od razu wszystko. Wszystko jest połączone. Dlatego, że... Im więcej posiada, ten człowiek myśli, że posiada, tym więcej płaci. Wiesz co, przychodzi mi to, że przychodzi mi coś takiego, że nie wiem, czy to ja dobrze jakby odczuwam, bo ja tego nie widzę. To jest takie jakby wgłębiasz się w głąb tego i to przychodzi, to odczucie, ta myśl od razu się pojawia, jak to jest zbudowane. I to, co przychodzi, to to, że człowiek został, powiedzieć, ktoś dużo stracił i tą stratę jakby nałożył na ludzi. Swoją stratę rozłożył na ludzi. I to jest jakby, że ludzie są jemu winni. Ja nie mówię o jednej osobie, ale to jest właśnie ten jakby zarządca, który on w swoim mniemaniu odczuwa, że każdy człowiek, który rodzi się, jest mu coś winien za jego stratę. Tak jest to, odczucie tego jest takie. I teraz Michał, Wezius, ja poproszę cię też, żeby cię wspomógł. Chodzi o tą informację, bo to mnie zaciekawiło. Ten zarządca poniósł straty. I tutaj chcę wiedzieć, gdzie poniósł straty. Czy tu chodzi to, co się dzieje tu w życiu ziemskim, czy chodzi jeszcze głębiej, gdzieś chodzi dalej? Chodzi o życie ziemskie. Chodzi o życie ziemskie i tu mi się od razu pokazała wojna. Aha. Duże straty. Przychodzi mi, że wojny generują zazwyczaj zyski. Ale jakby w ostatniej wojnie te zyski nie były takie, jak były przewidywane,
a przyszły większe straty. I we wcześniejszych też jest takie odczucie, że te wojny spowodowały, że każde kolejne wojny miały odbudować straty, a przyniosły zyski. Inaczej źle powiedziałem, że każde wojny kolejne miały przynieść zyski, a przyniosły straty. I dlatego zostaliśmy obłożeni jakby tymi stratami. Te straty zostały nałożone na nas, żeby to zbalansować. Manipulacja, w jakiej żyjemy, to nie jest to tylko, że banki mają wirtualną gotówkę, na której jeszcze zarabiają więcej niż mogłyby zarobić. Manipulacją nie jest też, znaczy to też jest manipulacją, ale te manipulacje, które my odkrywamy, to są bardzo malutkie takie zabawki w porównaniu do tego całego systemu, który jakby spaja całość. Teraz jeszcze chcę dołączyć temat, dlaczego ten zarządca wejdzie w informację, który chce ściągać pieniądze za jego straty, to teraz likwiduje ludzi. O tych starych mówię, którzy już nie pracują, nie przynoszą im zysków. Wiadomo, o co chodzi, ale idą na młodych, na dzieci. Dlaczego? To, co przyszło pierwsze, jest to, że ci, którzy poddali się temu, są więcej, bardziej wartościowi. Znaczy się chodzi o przyjęcie ich dusz? Nie, chodzi o to, że każdy, kto przyjął swoją dawkę, jest bardziej wartościowy. Dlatego jest taki nacisk od swoich, jak to powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, armatorów. Chodzi o zyski. Inaczej to wytłumaczę, już teraz jakby szerzej to widzę. Wyobraź sobie, że masz, ja tak przepraszam, że tak to porównam, ale jakby żeby to tak obrazowo troszkę. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielką, nie wiem, powiedzmy miliona kur albo samochodów. No jesteś właścicielem. I teraz powiedzmy, że znajdujesz sobie kogoś, kto z tych kur będzie jeszcze zarabiał pieniądze. I jeszcze ci płacił za to. Więc wynajmujesz te kury, czy samochody, czy cokolwiek, nie wiem, można było sobie upomnieć, ale powiedzmy o tych kurkach. Wynajmujesz część tych kur takiemu armatorowi, komuś, kto się będzie nimi zajmował, będzie zbierał jajka, karmił te kury, te jajka sprzedawał, zarabiał na tym pieniądze i część tych zysków wpadnie do ciebie. To się dzieje, Michał, to się dzieje. No więc właśnie dlatego mówię, idziemy dalej w to, bo ja to widzę już teraz jakby z górki. To widzę. Nawet wynajęcia mieszkań, to też, to jest ten sam system. No bo to dlatego mówię, że całość jest, wszystko jest to samo. Czy na górze, czy na dole, wszędzie jest jakby to samo. Ta struktura jest wszędzie ta sama, jest obecna wszędzie. Duże energie dzielą się na mniejsze energie, żeby doświadczały w różnych środowiskach. Bardziej jest to efektywne dla samej energii, żeby doświadczyła. Kiedy nie schodzi jako duża w jedno miejsce, tylko dzieli się na setki i rozchodzi się w mniejszym, w wiele miejsc. Tak samo jest, i teraz umówmy się tak, że powiedzmy ten właściciel tych małych kurek ma te kurki gdzieś tam wynajmował. To jest taki jakby schemat tego, to co ja widzę. A teraz wyobraźmy sobie odwrotnie, że jest kilku, powiedzmy 10 czy kilkuset takich właścicieli tych kurek i przychodzi jeden duży i mówi, ja od was je kupię. Ja wam zapłacę pieniądze za nie. No
Ale oni mówią, ale jak to, że jak to nie, nie. To są ich kurki. Ale to sobie trzymajcie, hodujcie. Będziecie mieli dalej w swoim zasięgu. Ja tylko zapłacę pieniądze za nie. Żeby one były należały do mnie, ale nic się nie zmieni. I to tak, ja to widzę, że to tak powstało właśnie. Tylko haracz muszą mu oddawać. Że dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz obojętnie jak nazwiesz tych wynajemców, bo kiedy przestali być właścicielami, stali się wynajemcami. To może być, nie wiem, Polska, może być takim wynajemcą, może być kraj, organizacja, powiedzmy, nie wiem, religia. Są takim jakby armatorami swoich tych kurek. I teraz się okazuje, że jest jakby wytyczna, że tych kurek jest za dużo i te kurki już nie ma nad nimi kontroli. O właśnie. Na przykład, to jest taki po prostu przykład. Chodzi o to, że wszystkie kury muszą być zaszczepione. Dlatego, że łatwiej będzie nam je kontrolować. Ich śmiertelność, możemy ustalić ich śmiertelność już na etapie planowania jakby. Będziemy wiedzieli mniej więcej, ile umrze, ile będzie potrzebowało leczenia. My im to leczenie damy. Ja jako właściciel będę je leczył, ale zapłacą za to armatorzy, ci, co wynajmują. Więc mówię tym właścicielom, że jak zaszczepicie kury, to ja wam zapłacę jeszcze więcej. Tylko inni nie wiedzą o tym, że robiąc to, właśnie w ten sposób to nie działało. Te pieniądze jakby wrócą z powrotem. Bo łatwiej mi będzie zaplanować jako właścicielowi takich plantacji, kiedy ile kur zdechnie, ile będzie chorowało, ile lekarstw mogę jakby sprzedać, żeby utrzymać je przy życiu, żeby je wyleczyć, żeby następne pokolenie było tak, jak ja chcę. Dosłownie, wyhoduję sobie kury, które będą zależne ode mnie. Ich życie będzie zależało ode mnie. Mogę je kontrolować, wciskając guzik. Trafione w punkt. Także to tak, to ja widzę sobie to przed oczami, ten cały schemat jakby. Dlatego ten rejestr jest ważny. Teraz właśnie wszystko to, co jakby, powiedzmy, że jakaś kurka zniosła sobie jajko, które wytoczyło się i wykluło się piskle. System tego nie ma jakby. System tego nie widzi. Tak naprawdę nie widzi tego, bo to jest jakby małe, nieznaczące w takiej ilości jakby tego, to jest nieznaczące. Nie przejmuje się tym, nie chce to małe coś tam, nikt tego nie widzi, nie zobaczy. Dlatego tak mi zostało pokazane, że wszystko, co jest niezarejestrowane, jest wolne. Może sobie żyć jak chce. No i się wyjaśniło z tym rejestrem. Czy możemy... To już Weziusa pytam. Wezius, czy można będzie coś z tym rejestrem gdzieś tam palce włożyć? Na wszystko przyjdzie czasu. Żeby coś się stało, potrzebna jest intencja. Nawet żeby zrobić jedzenie, potrzebna jest intencja. Kiedy będzie na tyle wystarczająco ludzi i jakby otwartych umysłów, którzy tego zapragną, to się to stanie. I obojętnie, czy to się stanie poprzez zagładę, czy to się stanie poprzez zawalenie się systemu, czy to się stanie w jakikolwiek inny sposób, czy po prostu ktoś przyjdzie i was pociągnie za sobą, to po prostu się stanie. Jeżeli będziecie myśleć o wojnie i o wolności, to się nigdy nie wydarzy. Jeżeli będziesz myślał o szczęściu i pieniądzach,
to się nigdy nie wydarzy. Nie można myśleć o dwóch sprzecznych rzeczach, sądząc, że to się wydarzy. Także tutaj jakby potrzebne są czyste intencje. Ci, co zrozumieli ten przekaz, niech się skupią na intencji wolność. To jest bardzo, bardzo blisko, jest tak, jak jest mi to pokazane. Im szybciej ludzie otwierają oczy, tym jakby cały system się szybciej rozpada. Tak. Wielu, przychodzi mi, że wielu będzie chciało to wykorzystać i stworzyć coś nowego na gruzach starego. I że ważne, żeby ludzie odbierali to samym sobą. Niech słuchają siebie, swojej duszy czy intuicji, jak to nazwą. Niech słuchają swojego serca. To na ten moment to mieliśmy wgląd, jakby to skrzywione zwierciadło, a jeszcze będzie, no przyjdzie ten moment, że będzie to rozbite, a to jest ten wgląd właśnie. W części już to zwierciadło pękło, tak? To zwierciadło mi przychodzi, że jest to... To zostanie rozbite. Ale wszystko ma jakby swój moment. Tak. Ten moment musi nadejść. Ten moment musi nadejść i nie da się tego zrobić, dopóki jakby nie zostanie ta intencja stworzona, ta siła. Tak. Dobrze. A teraz wszystko leży w naszych rękach. Ludzkość się budzi. To co właśnie dlatego mówię, że jesteśmy bardzo blisko. Nie wiem, czy to zajmie. Ja tego nie czuję, nie widzę tego. Czy to zajmie 10 czy 100 lat. Jesteśmy już na tym kierunku jakby dobrym. Będziemy jeszcze poddani. To ja to tak widzę, że będziemy poddani wieloma manipulacjom. Wiele manipulacji przyjdzie przez nas. Jak to się mówi, najłatwiej otruć głodnego. Ludzie są spragnieni, głodni tej wolności, tego normalnego życia. I łatwo też ich zmanipulować. Więc dlatego ważne jest, żeby właśnie nie słuchać, nie wierzyć w nic. Po prostu czuwać. I ja tutaj na ten moment to już słuchaj uważnie, ja proszę Jezusa, bo no tam w Niemczech dużo ludzi po prostu jakby wykupiło się z numeru niewolniczego w Watykanie za ciężkie pieniądze. Czy to jest prawdziwe wykupienie się, czy to jakaś gra od strony Watykanu? Przychodzi mi, że sama możliwość istnieje, znaczy, że jeżeli wykupujesz się i dostajesz jakby dowód tego, że jest to możliwe, ale przychodzi mi też, że no właśnie, to jest to, co powiedziałem przed chwilę, najłatwiej otruć głodnego. Gdzieś jest haczyk. Gdzieś jest haczyk. A tam Bezus na bazie, gdzie ludzie odzyskują wolność? To jest co innego, dlatego że jest to uwalnianie. To jest uwalnianie. To jest uwalnianie od tego właśnie połączeń tych dziwnych systemowych. To jest uwalnianie. Dobrze. To jest co innego. To jest kompletnie inaczej. To w ogóle działa intencja. To wszystko kompletnie inaczej działa. Dziękuję za podpowiedź. Ale jeżeli ktoś, do kogo należysz, mówi, że daje ci wolność, bo chcesz mieć tą wolność,
to mniej więcej jakby tak porównać, że przychodzi do ciebie twoja kurka, kaczka i mówi, chcę być wolny. No to idź, jesteś wolny. To tak nie działa dla kogoś, kto w ten sposób manipuluje tym wszystkim. Tym bardziej Watykan. Tym bardziej oni. Co innego, kiedy uwolnisz. Ale co innego, to tak nie. Ja widzę tutaj, to jest odczucie takie oszukania, że ta osoba została oszukana. Jest to możliwe, ale gdzieś jest haczyk. Gdzieś jest haczyk. Dobrze, dziękuję. Tak, to tak jak kiedyś ktoś poprosił i pamiętam, to gdzieś właśnie czytałem, ktoś gdzieś poprosił właśnie o to, żeby był schorowany i tak cierpiał całe życie. Jakaś osoba była, czy ułomna, czy kaleka, że cierpiała całe życie i żeby uwolnił właśnie od chorób. I uwolnił, zamiotł tą osobę. Także warto się zastanowić, kogo prosimy i o co. Powiedziałeś, i zabił tą osobę. Tak. Znaczy zabił, w sensie została ta osoba, która poprosiła o pomoc, o to, żeby cierpienie się skończyło. No, się skończyło. Tak. Tylko nie w ten sposób, który mógłby sobie ktoś życzyć. No. Jak się czujesz, Michał? Jesteśmy... Dobrze, dużo informacji przepływa. To jest takie, wiesz co, dosłownie jakbyś oglądała 10 filmów naraz, wiesz, to tak... Do tej misji jesteś przeznaczony, Michał. To już jest takie... Wiesz co, ja później dopiero tak sobie czasami analizuję, to często jest też tak, zostaje to w głowie. Często taka podróż zostaje na parę dni. To nie jest tak, że wiesz, wychodzi się i już jest po wszystkim. To często jest też tak, że te informacje siedzą i one przychodzą. Pokazują się przed oczami, wiesz. Gdzieś tam to zrozumienie przychodzi, nawet dla mnie, wiesz. Bo nie ma na to jakby czasu, żeby mówić o tym wszystkim, jak to wygląda. Dlatego tak urywkami próbuję gdzieś tam poskładać tego wszystkiego, co przelatuje przede mną. Jakąś sklecić, jakieś takie zdanie. Bardzo zrozumiałe. Bardzo zrozumiałe. I teraz, Michał, chciałabym coś dla ciebie zrobić. Wezus to uczyni teraz dla pełnego relaksu, do wypełnienia się tą pięknością i tą piękną energią, bo przed nami na pewno jeszcze nie raz będzie ciężka podróż. Jesteśmy do tego. Jesteśmy z Andromedy. Będzie, mówił Wezus, że następna podróż będzie lekka. Lekka, no. Lekka będzie i będziemy tak, jak ty życzyłaś sobie kiedyś, żeby opowiedzieć ludziom o tym, jak to wygląda przejście albo pozostawienie jakby ziemskiej powłoki. Tak. I teraz Wezus, Michał, skup się. Wezus, ja poproszę ciebie, weź Michała do pierwotnego raju, nazywam to, tam, żebyś obejrzał tą przyrodę, która została stworzona jako projekt, który rozniósł się we wszechświecie, został rozniesiony, tą przyrodę i tą pójdziemy tą ścieżką tam, gdzie ta konstrukcja tego wzorca wszechświata jest, żebyś sobie to zobaczył sam i przeżył i teraz... Michał, skup się, Wezus cię prowadzi tam do portalu, tam i opowiedz za chwilę. Ja jestem już tam. Jesteś? Przywitał cię ktoś? Jest tam ktoś? Opowiadaj. Jestem sam. Spójrz w prawo. Wiesz co, nie wiem, czy jest to miejsce. Ja mam przed sobą. Pokazuje mi się ogrom. Ja nie wiem, jak to jest. Ja widzę tak parę płaszczyzn, które na siebie jakby nachodzą i każda jedna wynurza się przede mną. To jest tak ogromne. Potężne to jest. Ja nie wiem, jak to nazwać.
czy to mówimy o tej strukturze, o której ty myślisz, bo to, co ja widzę przed sobą, to jest jak struktura. Struktura, ciężko to nazwać jakoś inaczej. No, ciężkie słowo. Ja to widzę tak, jakbyś połączyła piękną budowlę. Mhm. Ja to tak widzę. Jak piękną budowlę, taką starożytną, połączyła z naturą, skałą, kamieniem. To wszystko jakby ma takie swoje kształty, jak budowla. To nie jest naturalnie jakby, nie wiem, to powiedzieć. Ty oglądasz teraz ten wzorzec. Stworzony przez świata. Chodzi o te kształty, wiesz? Tak. Chodzi o kształty po prostu. I to się wynurza przede mną i to jest wielkości, ja nie wiem, jak to powiedzieć, ja bym to powiedział, województwa. O, może tak. Nie ogarniesz tego wzrokiem. No. Nie ogarniesz tego wzrokiem, nie. Mhm. Nie. To jest, ale to jest aż dech zapiera. Mhm. Wszystko, co tworzone jest i zostało stworzone i tworzone, to wszystko po prostu jest korzystane z tych wzorców i rozbudowywane, nie? Tak, tak. Przeskoczyłeś mi do przodu. Ja chciałam, żebyś obejrzał sobie tą przyrodę. To odwróć się teraz i... Wiesz co, no różnica jest, znaczy różnica, no jest inna percepcja odbierania tego, gdy jest takie świeże i czyste. Tam regeneruj się. Świeże i czyste, no. Dotknij te drzewa. Obejrzyj owoce. Tylko nie próbuj zerwać. Tak mnie kusiło. Nie, jest bardzo, to jest budująca energia, jest taka bardzo jakby to tak jak balon, jak się pompuje, to tak ja się też czuję, że to, co napełnia mnie, jakby tak robi mnie bardziej silnym, takim. Mhm. Teraz to, co widzisz, możesz sobie nieraz przed zaśnięciem poprosić Zeusa i przeniesie się tam pełna regeneracja i umysłu, i ciała, i duszy, i wszystkiego. To jest jak wyjście na piękny, piękny spacer, na wszystko, co świeże, piękne i nowe, niezniszczone, nienaruszone. No, jest to naprawdę niesamowite miejsce. Ogrom, wiesz co, to jest, ja pierwszy raz takie coś zobaczyłem. Dotknij sobie. Konarów, pni. To możesz lewitować. Bezios mówi tak, że nawet w ciele fizycznym możesz lewitować. Ale musisz to zaakceptować, że możesz to zrobić. Najpierw zrozumieć, a potem zaakceptować. Kiedy to zrobisz, to twoja energia dostanie jakby zielone światło do zrobienia tego. Mało tego, to co mi jest pokazane, to jest to, że manipulacja dlatego bogów się ubiera w to wszystko. Dlatego się to ubiera tych wszystkich bogów, że oni mogą wszystko, mogą lewitować, mogą znikać, mogą różne rzeczy, mogą czytać w myślach. Żeby wytłumaczyć ludziom, że to jest boskie i ty tego nie potrafisz, bo nie jesteś Bogiem. I to w ten sposób zostało to odebrane ludziom. A człowiek to już miał. Tak, człowiek potrafił. Telepatię, wszystko było. Przede wszystkim telepatię. Tak ludzie się często porozumiewali.
jak ludzie się porozumiewali, do tej pory jest to odczuwalne. Ile razy o kimś pomyślisz, że ta osoba do ciebie zadzwoni. Tak. Albo czujesz niepokój ze względu na kogoś, albo... Tak, odbiera się. Tak, tak, tak. To jest to, co zostało nam zebrane. Mhm. Ale jeżeli powiesz to komuś, kto się zajmuje religią, że słyszysz głos lub odczucie, to powiedzą, że masz diabła. Tylko Bóg może tak robić. Mhm. Także tak, to zostało też odebrane ludziom. Mhm. Należy, dużo rzeczy nie zostało. Nic. Tak, tak, dużo rzeczy zostało odebrane. Dobrze, Michał, gotowy? Tak, tak. Tak, kończymy na dziś. Tak, to już jest takie odczucie, już takie przyjemne, wiesz, już. Napełnij pełną pierś. Taka błogość. No. Tak, napełnij pełną pierś tą piękną energię tam. I będziemy powoli wracać. Jezus, dziękuję Ci od serca za przygotowanie tych misji, które możemy wykonać. Przede wszystkim Michał, on zawsze jest tam na pierwszym planie. Dziękuję za wsparcie ludzkości, za też dosłownie pomachał ręką, ale też powiedział, że po to te informacje otrzymuje. Mhm. No widzisz, to co Ci mówiłem, że coraz więcej jakby przychodzi takich rzeczy, których ja nie rozumiałem wcześniej. Mhm. Dobrze. No to otwiera, dużo otwiera, jakby spojrzenie na świat otwiera. Tak, dostałem informację i potem trzeba to doskrobać się do sedna, tak? Tak, wiesz, no bo jeżeli zdajesz sobie sprawę, że nie wiem, no za każdym razem, kiedy zdajesz sobie sprawę, że coś nie wygląda tak, jak nam jest mówione, to przestajesz się jakby bać tej narracji. Widzisz, niektóre kultury, na przykład dawne kultury, hołdowały bardzo mocno, na przykład śmierć. Cieszyły się, skakały, tańczyły, kiedy ktoś umierał. Cieszyły się, że ktoś wraca do domu. Dlatego nie bali się śmierci. Kiedy nie boisz się śmierci, twoje życie zaczyna, wiesz, nabierać kolorów, przestajesz się bać czegokolwiek. Tak. Ale kiedy dostajesz właśnie na przykład narrację, że śmierć jest przykra, smutna i wiesz, i jest to strata, kiedy bliscy opłakują, bo stracili kogoś. Ale jest to bardzo jakby to wpływa na życie każdego człowieka. Nikt nie chce umrzeć, nikt. Każdy się boi tej śmierci, każdy boi się być chory, każdy boi się. Nie ma nic gorszego jak strach. Michał, to niszczy człowieka. Czy to nie zostało powiązane nam właśnie fajnie? Cała właśnie ten zarządca, czy tak fajnie nam nie spluć takiej pajęczyny, połączył to. Wy możecie posiadać, to jest wasze, kupujcie, to jest wasze, po to, żeby włączyć wtyczkę i wtedy przychodzi uczucie strachu, nie stracić. Tak, to moje, chociaż to nie jest twoje, nikomu tu na ziemi nic nie należy, to jest wszystko. Tak jest, mówione. Tak jest. Strach jest największym jakby faktorem w tym naszym życiu. To trzeba zrozumieć. Ludzie, tak, ludzie, którzy nie mają nic, nie boją się o nic. Jakby są pozbawieni tego, ale jeżeli masz dużo pieniędzy, jakiś, wiesz, żyjesz ponad stan, gdzie otoczona jest tymi zabawkami, tym wszystkim, wiesz, fałszywym szacunkiem od innych, bo ludzie chcą też uczestniczyć w tym za wszelką cenę, więc każdy boi się stracić tego, wiesz, no każdy, jakby to jest naturalne, że kiedy dorastasz w jakimś miejscu, na przykład w domu, w rodzinie, która jest kochająca i chcesz to powielić, też ciężko pracuje, żeby mieć dom, kochającą rodzinę. Nikt tego nie chce stracić.
Jest ten strach, oczywiście, że tak. Nie może odejść przez to. Też tak. Bo przecież zbudowałem, narobiłem całe życie i teraz mam odejść. Tak jest. Tego się ludzie boją. Boją się, że ktoś odejdzie od ciebie, wiesz. My jesteśmy jakby... Ta manipulacja polega na tym, że my zostaliśmy zmanipulowani do tego, że uważamy coś za swoją własność. Często na swego partnera jakby patrzymy jak na własność, czy partnerkę, nie wiem jak to kto lubi. I stąd też troszkę właśnie pojawia się strach, że ktoś może odejść, zdradzić ten strach. Nie patrzymy na taką osobę jak na wolną istotę, która ma prawo pokochać kogoś innego, która ma prawo być też szczęśliwa. Może gdzieś tam potrzebuje czegoś innego, wiesz. To jakby ja tego nie neguję, absolutnie nie. Ale właśnie ta cała manipulacja, która została na nas narzucona, że nie wolno się rozwodzić, że nie wolno tego, wiesz. Tylko Bóg to wszystko może was rozłączyć. Tak. To wszystko spowodowało w ludziach taką schizę taką dosłownie. To jest takie jakieś takie psychiczne, wiesz. Jakieś tak właśnie śluby, nieśluby, ślubowania, to wszystko... Tak. To wszystko, te wszystkie rytuały spowodowały to, że nam jakby zostało nałożone takie, wiesz, takie szablonowe, takie jakby aspekty życia, wiesz, że ślub, dzieci, wiesz, i tak dalej. I tego się trzymać i do tego nie wolno odstąpić absolutnie. Gdzieś tam to też miało wpływ na spowodowanie, wiesz, pewnego strachu i tak dalej. Miłość. Jeżeli mówimy a propos właśnie tego strachu, jeżeli ktoś kocha drugą osobę prawdziwą miłością, to też jakby czy pozwoli jej odejść, jeżeli kocha. No z drugiej strony można powiedzieć, czy no, będzie mu ciężko, czy jej będzie ciężko, no bo miłość kocha bardzo mocno i jakby... Ale z drugiej strony... Kiedy kogoś kochasz, chcesz szczęścia tej drugiej osoby. Więc wiesz, tutaj jest to wszystko... Zagmatwane. Jest to zagmatwane, dlatego zostało zmanipulowane. Nam się wydaje, że do nas wszystko to należy. Zapłaciliśmy za coś, to do nas to należy. To tak nie do końca jest. No, nie do końca. I to często jest jakby... jest to udowadniane za każdym razem. Za każdym razem, kiedy płacisz za coś, to mi się wydaje, że to do ciebie należy. Do momentu, kiedy przyjdzie ktoś inny i powie, musisz jeszcze raz za to płacić. I tak naprawdę to musisz płacić za to co miesiąc albo co roku, bo my ci to zabierzemy. Tak. A ja już raz to, za to zapłaciłem. To my ci coś innego zabierzemy. Coś, co jakby spowoduje, że no wiesz, to za kwestią masz właśnie dom, o który się mocno starałeś. Ktoś ci zabierze pracę, no i już nie możesz tego domu utrzymać, albo ktoś ci powie, musi zapłacić za podatek za ten dom, za grunt, obojętnie. Albo zawsze jest coś. Zabiorą ci dziecko. Tak. Dlatego właśnie jest to tak spowodowane, że człowiek ma żyć w strachu. To jest zdanie tutaj teraz pasuje, co ci powiedziałam, zanim żeśmy zaczęli regresję, co moja córka Tania powiedziała do mnie wczoraj. Że pieniądze są po to, żebyś mogła coś przeżyć. Kupujesz jakieś przeżycie, płacisz za jakieś przeżycie, ale pieniądze nie są po to, żeby kupić życie. Bo życia nie możesz kupić. Musisz se sam tworzyć, stwarzać. Tak jest. Tą wolność stworzyć przede wszystkim dla siebie i dla innych. Nie trzymać się niczego. Nic nie jest moją własnością. Tak. I wtedy tą wolność masz, bo poczucie, mogę iść, kiedy ja chcę, ja mogę odejść, bo to mi nie należy, mogę poszukać inne miejsce, mogę to, o to właśnie chodzi, poruszanie się. Nas pozamykali, korzenie musisz zapuścić, nie wolno ci nic. Teraz przez te, nie masz tego paszporciku, nie możesz nigdzie w świecie się poruszać, bo tak, to wszystko cały czas duszą, a człowiek się budzi i tego nie może przyzwolić.
Bo my decydujemy o naszej wolności, nikt inny. Przyszliśmy jako wolne dusze. No właśnie, ale widzisz, nawet ten system, który został stworzony, wiesz, który jakby człowieka wkłada w jakieś szufladki i go szufladkuje jako nie wiem, jednostka monetarna, która ma dawać nam dochód. Dwa przykłady. W jednym końcu świata możesz nie mieć domu, jeść robaki i chodzić bez ubrań i tak samo twoja rodzina, mieszkając w dżungli, a w drugim końcu świata, czy ziemi, jeżeli tak zrobisz, to po pierwsze, ty wylądujesz w szpitalu psychiatrycznym i twoje dzieci będą ci odebrane. Więc wiesz, gdzie jest jakby ten złoty środek, nie? Wiesz, bo w jednym możesz to robić, a w drugim nie możesz, nie? Także no, to jest troszkę jeden z takich prostych przykładów, jak zostaliśmy zmanipulowani. Bo w dżungli nic nie posiadają, żyją. Tak, ale to jest właśnie ta manipulacja, że... Nie mogą podatków oddawać, ani nic im nie mogą odebrać, tak? Mogą się tak, dokładnie. Miejsce dokładnie. Na miejsce tylko, wszystko. Tak jest. Dlatego jesteśmy kupowani. Dobrze. Tak to jest. Dobrze, Michał, jesteś już długo w podróży? Tak, już wracam. Ja już powoli wracam, ja cały czas czuję, jak jest jakby takie już dobrze. Wychodzenie. Czy jeszcze jest podłączony? Jestem cały czas. Bezus jest cały czas, tak? Jest. Jest, dobrze. Ale on jest jakby inaczej. On jest już dużo, dużo dalej, ale jakby jest to połączenie. Także czy nie... uczestniczy jeszcze, dobrze. Uczestniczy, tak. Przyjacielu, opiekuj się dalej, czuwaj i nasi przewodnicy duchowi, co Michał powierzchnie, wszyscy i działamy dalej. Spotkamy się znowuż. I Michał. Powraca. My się nie żegnamy, bo to słowo też jest wymyślone. On się uśmiecha. Dobrze. Dziękuję. Powracasz, tak? Już.